Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam w kolejnym wydaniu programu Naszej Credit Union. Jutro, 1 września, minie 80 lat od dnia, kiedy atakując Polskę, Niemcy zaczęły najbardziej krwawą i niszczycielską wojnę w dziejach świata. Pierwsze strzały z pancernika Schleswig-Holstein w kierunku Westerplatte padły znienacka o 4:45. Kilka minut wcześniej rozpoczęło się bombardowanie pogrążonego we śnie Wielunia. Na to miasteczko spadło 380 bomb o łącznej wadze 46 ton. Otworzyło się piekło najkrwawszej z wojen w historii ludzkości. To tu załoga polskiej składnicy wojskowej na Westerplatte pod dowództwem majora Henryka Suarskiego przez tydzień bohatersko broniła placówki przed atakami wroga z morza, lądu i powietrza. Samoloty III Rzeszy rozpoczęły bombardowania polskich miast, a dywizje niemieckie przekroczyły granice. Niedługo potem rządy Francji i Anglii wystosowały do Berlina jednobrzmiące noty z żądaniem zaniechania wszelkich działań. W odpowiedzi Ribbentrop oświadczył, że cała odpowiedzialność za wojnę spada na Polskę. Trzy dni później Francja i Anglia wypowiedziały wojnę Niemcom. Ludność Polski wiadomość tę przyjęła z entuzjazmem. Wszyscy, zarówno wojsko, jak i cywile, czekali na rychłą pomoc sojuszników i szybkie zakończenie walk. Oczywiście wiara w pomoc aliantów była, ale poglądy na przebieg wojny były raczej podzielone. Ja, ponieważ trochę studiowałem siły przeciwnika, w tym wypadku Niemcy, uważałem, że to jednak nie będzie błyskawiczna wojna, będzie dość długa. Natomiast, zwłaszcza młodsi nieco ode mnie koledzy, uważali, że prędko się z nimi załatwimy. 17 września rozpoczął się nowy akt polskiej tragedii. Na wschodnie tereny Polski wkroczyli Rosjanie. Londyński Time napisał wówczas, że najazd Armii Czerwonej to pchnięcie Polski nożem w plecy. Po tych wydarzeniach najwyższe władze udały się na emigrację do Rumunii. 28 września skapitulowała Warszawa. Po stronie polskiej w kampanii wrześniowej poległo ponad 70 tysięcy żołnierzy, a dwa razy tyle odniosło rany. Do niewoli niemieckiej dostało się ponad 300 tysięcy ludzi, do radzieckiej zaś 230 tysięcy. Kampania wrześniowa zapoczątkowała ponad pięcioletni okres hitlerowskiej okupacji Polski. To było misterium nieprawości, czas bestialstwa, do którego człowiek okazał się zdolny. Jego symbolem stały się komory Auschwitz i katyńskie doły śmierci. Misterium nieprawości, ono przekreślało prawa dekalogu. Co do tego, że sojusznicy wypełnią zobowiązania obrony, nie było wątpliwości. Gwarantowały to układy o wzajemnej pomocy. Jak pokazała historia, były to tylko suche obietnice na papierze. Polska we wrześniu musiała bronić się sama. Oddała swych najlepszych synów. Ojciec był oficerem. Dziadek był oficerem. Trzech braci mojego ojca było oficerami. Byli oficerami. Wszyscy zginęli. Opowiada Jerzy Dąbrowski. 1 września wierzyli, że Polska zwycięży. Taką wiarę wynieśliśmy z domu i międzywojennej szkoły, mówi Romuald Bardzyński z Wileńskiej Dywizji Armii Krajowej. Warto przypominać, dlatego że nas przygotowali patriotycznie tak mocno, zaledwie w harcerstwie, później w gimnazjum, a później w podchorążówce już generalnie, że myśmy, dla nas ojczyzna była najważniejsza. Ojczyzna była ponad wszystko. Centralne obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej odbędą się jutro w Warszawie. Na placu Piłsudskiego przemówienia wygłoszą prezydenci Polski, Niemiec i Stanów Zjednoczonych. 40 zagranicznych delegacji, w skład których będą wchodzili prezydenci, premierzy i inni ważni politycy, tak zapowiadają się główne uroczystości 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Odbędą się one 1 września w Warszawie na placu Piłsudskiego. Swoje przemówienia wygłoszą tu prezydenci Polski, Niemiec i Stanów Zjednoczonych. Motywem przewodnim warszawskich uroczystości będą słowa pamięć i przestroga. Te słowa znajdą się na białej szarfie, która będzie dołączona do wieńca, którego wszyscy przywódcy wspólnie jeden wieniec złożą na grobie nieznanego żołnierza. Każdy z przywódców, oddając hołd ofiarom wojny, uderzy również w dzwon odlany specjalnie z tej okazji. Po uroczystościach trafi on do Wielunia, miasta, w którym we wrześniu 1939 roku padły pierwsze strzały. To tu prezydenci Polski i Niemiec 1 września nad ranem oddadzą hołd cywilnym ofiarom wojny. To jest niezwykle ważne ustalenie, które poczynili prezydenci mniej więcej rok temu, że będą bardzo chcieli, żeby podkreślić cywilne ofiary
II wojny światowej. Obchodom będą towarzyszyć dwustronne wizyty. Taką złoży m.in. prezydent Ukrainy 31 sierpnia. 2 września to dzień dwustronnych rozmów z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Jednym z jej elementów będzie rozmowa prezydentów Polski i USA. Przewidziana jest również konferencja prasowa Andrzeja Dudy i Donalda Trumpa. My spodziewamy się, że właśnie, o ile na placu Piłsudskiego pan prezydent Trump wygłosi wystąpienie, które będzie ma charakter odnoszący się do historii, do rocznicy wojny, o tyle tutaj w Pałacu Prezydenckim to będzie to główne przesłanie polityczne. Donald Trump spotka się także z premierem Mateuszem Morawieckim i przedstawicielami rządu. Główne tematy dwustronnych rozmów z amerykańskim przywódcą to kwestia współpracy polsko-amerykańskiej, m.in. w dziedzinie gospodarki, energetyki i wojska.